Zorka, idź. Ja, chodźcie. O ja. Jest droga. Korzystając z zimowego spaceru, postanowiliśmy nagrać mały mini poradnik dotyczący takiego właśnie zimowego spaceru z pieskiem w warunkach takich mocno zimowych, czyli mocno śniegowych i z niską temperaturą. Po wielu latach wróciliśmy do nagrywania kamerką GoPro, także dajcie znać w komentarzach, jak tam jakość obrazu i jakość dźwięku. Nagrywamy na dworze, więc może być troszkę słabo słychać, bo jest dzisiaj nieco wietrznie, ale dajcie znać w komentarzu, jak wyszło. Rzecz, o jakiej trzeba pamiętać, wybierając się na taki zimowy spacer, to nasmarowanie psich łapak, a dokładniej psich opuszek, jakąś wazelinką, kremem dedykowanym do tego rodzaju zabiegów, także na pewno one są dostępne w różnych wersjach, w różnych formach, w różnych sklepach zoologicznych, czy internetowych, czy stacjonarnych, a jeśli nie macie, zwykła wazelinka też da radę. O tym, jak to robić, jest na nagrany osobny film, jeśli ktoś nie wie, to zapraszam do mnie. Kolejna sprawa to ciepłe ubranko. My preferujemy ubranka dresowe, takie polarowe, z takiej froty, one są naprawdę fajne, bo łatwo się piorą, szybko schną i są dla pieska bardzo wygodne, a poza tym to łatwo nie przemakają, ale na rynku oczywiście są dostępne różnego rodzaju sweterki, bluzy, jakieś z kapturami, bez, kurteczki, także musicie przetestować, co się u Was sprawdzi. A skąd my bierzemy nasze ubranka? My je kupujemy na AliExpress. Trzecia sprawa, w sumie najważniejsza, to dostosować długość spaceru do warunków pogodowych. Jeśli są zaspy, idziecie w takim terenie troszkę dzikim jak my, no to wiadomo, patrzcie na to, jak Wasz zwierzak się zachowuje. Jeśli jest już zmęczony, przemarznięty, to wracajcie. Także jeśli są temperatury bardzo niskie, to lepiej wyjść częściej, a na krócej, aby po prostu nie przemrozić ani siebie, ani Waszego zwierzątka. Pamiętajcie też o tym, że jeśli wybieracie się w taki dziki teren, jakieś pola, łąki, lasy, aby mieć zawsze w smyczy z zanadrzu, jeśli Wasz piesek ma tendencję do uciekania, to po prostu miejcie go zapiętego, jeśli macie po prostu ograniczone zaufanie do niego. Także pamiętajcie o tym, że inni ludzie niekoniecznie muszą lubić być poskakani przez Waszego zwierzaka, także jeśli widzicie kogoś, kto z naprzeciwka Wam nadchodzi, to też zapnijcie Waszego zwierzaka dla bezpieczeństwa Waszego, jego i tej osoby, która nadchodzi. Także bezpieczeństwo ponad wszystko, trzeba być zawsze ubezpieczony, zawsze przezorny. Jak widzicie, nie ma z nami naszych chihuahua. Zostały w domu, w domowych pieleszach, w łóżeczku zakopane pod kołderką. Jest po prostu zbyt zimno dla nich, ten spacer nie byłby zbyt satysfakcjonujący, jużśmy to testowali, po prostu zaraz chcą wracać. Shih tzu lubią zimę, lubią niskie temperatury i znoszą je bardzo dobrze, a ponieważ dzisiaj jest niedziela, bardzo fajna pogoda mimo niskiej temperatury, to zdecydowaliśmy się na nieco dłuższą przebieszkę. Z tego względu chihuały tylko dzisiaj skorzystają z podwórka, a my idziemy na nieco dalszą trasę w mocno zimowych warunkach przy niskiej temperaturze i naprawdę niezłej pokrywie śnieżnej. Nasz spacerek dobiega końca, przeszliśmy trochę ponad kilometr, ale jest naprawdę zimno, wieje taki mocno przenikliwy wiatr, także wracamy na kawę do domu, a jeśli oglądacie ten film w takich przyzwoitych porach, to też polecamy, zróbcie sobie ciepłą, pyszną kawkę. Trzymajcie się. Aha! Na koniec chciałam jeszcze powiedzieć, że chcieliśmy ulepić na samą końcówkę tego filmu bałwana, ale niestety jest zbyt niska temperatura, śnieg jest sypki i nie da się tego zrobić. Może będzie jeszcze okazja w tym roku, a jeśli nie, to może w przyszłym. Trzymajcie się, pa!